Ścinamy na pół i teraz uwaga. Kładziemy ją tak, żeby się otwierała jak książka. Nie? Z którą stroną się książka otwiera? Lewo. Lewo. Tak zginamy i tak kładziemy przed sobą. Tak musi się otworzyć, tak. Czemu on w czarnej nie otwierasz? Wszyscy mają? Nie, każdy mi to przekona. Teraz tak, bierzemy, tutaj ja wam rozdam, po jednym aniołku. Teraz uwaga, bardzo trudna rzecz do zrobienia, wszyscy się muszą skoncentrować. Jak wszyscy będą mieli długopisy, pani wam przyniesie. Ale na pierwszej stronie będziemy to rysować? Tak, na pierwszej stronie. Bierzemy tą kartkę, raczej się jeszcze nie bierzemy. Odwracamy tego aniołka. Tak jest. Aniołka odwracamy w drugą stronę. Ja każdemu z was dam troszeczkę pigmentu, takiego prawdziwego. Wysypię wam na kartkę. I tym wacikiem trzeba posmarować cały obrazek. Tylko uwaga, nie nabrudźcie zbytnio. O tak, super. I uważajcie, żeby ten pigment wam się nie wysypywał na ławkę za bardzo. Dobra? To jest bardzo precyzyjna, czysta robota musi być. Dobrze. Proszę pani, tak mam, tak mam. A żeby była precyzyjna, czysta robota, trzeba się skoncentrować i być cicho. Teraz ci... Proszę pani. Dobra? Za mocno na czysto. Ja nie mam. Gdzie jest ten nie mam. A gdzie bacik już dałeś? Bo ja tutaj nie mam. O! Teraz pracuje się tak, jak pracuje ikonograf. Ikonograf też tak przenosi na ikonę szkic. Odkrywamy to i co tam będzie? Kto wie? Uwaga! Jest! Tu jest, zobacz. Jest aniołek, on już odbił się. Odbił się? Oczko się nie odbił. Co to za magia? To chyba kartka. Jest aniołek? Odbił się, super. Ale jak się tu stała wojna. Tam ta pawolina. Ktoś jeszcze skończył? Ja. Słuchajcie, to można teraz wziąć, farby i pokolorować tego anioła, dobra? Nie. Jest aniołek. Odbił się. Jak to się stało? Pyłkiem się odbił. Nie, można pokolorować. Wziąć szparcie i pokolorować. Pójdzie, proszę, mówi pan. Do widzenia! Dziękuję! Proszę bardzo.